Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska. To słowa Wincentego Witosa, który dał nam wzór, dał nam przykład, jak o Polskę trzeba walczyć, jak dla Polski trzeba pracować. Znamy doskonale te okoliczności, kiedy został powołany na funkcję premiera, kiedy był na polu i został wezwany przez ojczyznę do jej obrony. Obrony przed nawałą bolszewicką. I dlatego Wincenty Witos jest tym wielkim naszym ojcem niepodległości, któremu zawdzięczamy być może wszystko, być może właśnie to, że wtedy z Armią Czerwoną zwyciężyliśmy. On podkreślał, że to właśnie chłop polski przechował w najtrudniejszych latach narodowość, religię i ziemię. I dzięki temu mogliśmy Polskę odzyskać. Jest naszym wielkim, wspaniałym przewodnikiem. I był przewodnikiem również Solidarności Rolników Indywidualnych. Solidarności, która u progu 1981 roku zmieniła naszą rzeczywistość, przyłączyła, dołączyła ruch wiejski, ruch chłopski, ruch ludowy do walki o niepodległość wraz z robotnikami, z pracownikami miast, nauczycielami, pracownikami różnych sektorów. To właśnie Solidarność Rolników Indywidualnych i Porozumienia Ustrzycko-Rzeszowskie doprowadziły do tego, że władza komunistyczna, ówczesna władza naprawdę zaczęła się bardzo bać całego narodu i stąd późniejszy stan wojenny, ale tego zrywu wolności nic już nie było w stanie powstrzymać. Wtedy też rolnicy, wychodząc z tych strajków, śpiewali rotę. Jakże to jest też symboliczne, jak pięknie widać, o jakie wartości walczyli wtedy nasi ojcowie, ale także pewnie wielu z Państwa tutaj siedzących na tej sali. Bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję. Ale też Wincenty Witos dzisiaj chce nam powiedzieć jeszcze coś więcej, bo jesteśmy w pewnym szczególnym czasie. To jego słowa, takie bardzo mocne i mądre, że jesteśmy z różnych stron. Mamy różne zainteresowania, ale jako Polacy mamy jeden cel – żyć i pracować dla Polski. Wincenty Witos był właśnie dla nas ojcem pojednania, pojednania narodowego. Pokazywał nam, jak do tego pojednania doprowadzić. Jak doprowadzić do niego we wsi, w której mieszkał i żył, w gminie i również właśnie w całym państwie, w całej ówczesnej Rzeczpospolitej. I tę jego wielką wartość przywołuję dzisiaj, bo bardzo jej dzisiaj potrzebujemy. W obliczu tych jakże smutnych zdarzeń, które miały miejsce tydzień temu, bardzo potrzebujemy tego narodowego pojednania i zgody. Szanowni Państwo, podobnie jak wszyscy Polacy, jestem wstrząśnięty zabójstwem świętej pamięci pana prezydenta Pawła Adamowicza. Przez recydywistę, szaleńca, człowieka ponad wszelką wątpliwość chorego psychicznego zginął prezydent Gdańska, człowiek będący na służbie. Zginął podczas wydarzenia, które miało łączyć w dzieleniu się dobrem. Stało się wielkie zło, ale spróbujmy przekuć je
w dobro. Niech to, co się stało, będzie momentem przełomu. Apeluję dlatego do wszystkich polityków, do liderów opinii, do ludzi mediów, do ludzi kultury. Uczyńmy nasze życie publiczne lepszym. Uczyńmy nasze życie publiczne lepszym, a debatę publiczną uczyńmy spokojniejszą, mądrzejszą i pełną należytego szacunku do siebie nawzajem. Tak zresztą też rozumiem słowa rodziny świętej pamięci pana prezydenta Pawła Adamowicza, wzywające do obniżenia temperatury sporu, do pozbycia się, do niekarmienia agresji różnymi słowami czy czynami. Bądźmy ludźmi, którzy nie tylko mówią, ale też rozmawiają. Bądźmy ludźmi, którzy nie tylko słyszą, ale i słuchają. Spierajmy się, ale też wspierajmy się. Dziś to ważny dzień, żebyśmy wyciągnęli z tego lekcje, żebyśmy te krzywdzące oskarżenia, które padają niekiedy, odstawili, żeby to, co się stało, nie było kolejnym rozdziałem wojny polsko-polskiej, tylko żeby pomogło nam wypracować dobro. To tak ważne dla naszego narodu, te cechy pojednania i zgody są kluczowe dla rozwoju całego naszego narodu, społeczeństwa, gospodarki w XXI wieku. Do wykorzystania szans, o które walczyli ojcowie naszej niepodległości, o które walczył Wincenty Witos. Mniej walki, więcej solidarności. To słowa naszego papieża Jana Pawła II, które padły w Gdańsku ponad 30 lat temu. Niech one zapadną nam głęboko w nasze serca i nasze umysły. Walka nie może być ważniejsza od solidarności. Tak mówił nasz papież. I dlatego niech te wydarzenia będą takim momentem, który pozwoli nam w sposób ogólnonarodowy pozbyć się tych największych animozji, niechęci, wzajemnych sporów. Niech ten moment będzie przełomowym momentem, z którego obudzimy się w lepszej Polsce. Szanowni Państwo, chciałbym poprosić, żebyśmy przeciwstawiali się wszelkiej agresji. W internecie, w debacie publicznej, na ulicach, w języku mediów, w różnych miejscach. Nauczmy się wreszcie odpowiedzialności, większej odpowiedzialności za nasze słowa, nasze czyny, nasze gesty. Niech też wszystko to, co robimy, będzie robione z myślą o lepszej Polsce, o pojednaniu, o zgodzie narodowej. Bo nie ma ważniejszej sprawy niż Polska. I rzeczywiście jestem przekonany i chciałbym, podobnie jak wierzę, że chcieliby tego wszyscy Polacy, żebyśmy z tej lekcji wyciągnęli wnioski. Nauczmy się rozmawiać językiem godnym debaty publicznej.
i szanujmy się. Szanujmy się, bo szanując siebie, szanujemy Polskę.